Siemaneczko, z tej strony Texon. Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019. W dzisiejszym odcinku sobie weźmiemy i stalerzujemy tamto ściernisko, co mówiłem. Myślę, że 60 to damy radę na spokojnie. Ostatnio widziałem, że dźwięki tak coś za cicho mam. O, nie wiem, o, damy tak, 40-20. Coś takie damy. Zobaczymy, czy będzie coś lepiej. No i co, 60 da się powinna radę z taką talerzyweczką. Jeszcze tura tu mamy na dociążenie. Także na spokojnie. O. Stalerzujemy. A, ale przód coś jej jakby chciało dźwigać. Może jeszcze jak czasu starczy, to nawóz rozsiejemy. Kurde, z tym turem to... O. Hopla i tego. I lecimy. Tam będzie trzeba skultywatorować. Także ten... Zobaczymy, jak to poleci tutaj. Jakby to zacząć, to pola. A, zaczniemy tu po długości. Zaczniemy tutaj. Da radę czy nie da radę? Uuu, lala, co jest? Czy powinna dać radę? Że tak to powinno dać całą radę. Na, trudno. Zmienimy na 912, skoro nie daje rady. Powinna dać 60 radę z nią, z tą talerzówką, na spokojnie. Ale skoro nie, to... Zdarza się, można przecież przepiąć na inny ciągnik. Ło! Cholera, ale zajebał. W takim razie będzie do kultywatora 60. O. Że nie sprawdziłem. Pewnie ona jest coś za słaba. No przecież w realu by spokojnie dała radę z taką talerzówką. Ona ma 2 metry ta talerzówka. 2 coś chyba, 2,5. O. To powinna dać radę. No ale dobra. Polecimy w takim razie tym. Chyba, że talerzówka będzie coś zbugowana. Zobaczymy, czy ten da radę, czy nie. Taki fail, nie fail. O. A, ten daje radę. No to dobra. Też czuję, że wszystkie prace to chyba tym będę wykonywał, tylko się będziemy tamtymi. No i tak ma coś ciężko. Ale dobra. Może 60 chociaż da radę w siebie. Tutaj haratamy, a w ogóle ta leżówka ma... A, dobra. I polecimy sobie, tak sobie idziemy dookoła tutaj latać. Czyli będziemy gdzieś tutaj. Tutaj. Tu się przetniemy. Cyk. W miarę prosto tak to poszło. O. A trochę tam zostało, ale to się poprawi potem. Robota idzie. Coś czuję, że to pole to skończymy na tym odcinku. O. Nie będziemy raz przy razie, tylko SEO. O Jezu, no. Ten to w ogóle hamulcy nie ma. I lecimy. Na easy skończymy to pole.
Spokojniutko. Może jeszcze nawóz rozsiejemy na pola. Zobaczymy. W sumie to mogłem tu pierw nawóz rozsiać. W ogóle fajną teksturę ma tego. Ta talerzówka. Tak fajnie tą ziemię nawet tak rzuca. Widzicie, jak ta talerzówka wygląda, jakie to małe tutaj jest przy tym. Ta talerzówka to jest do 60, a nie. Ale dobra. Nadal jestem jeszcze chory. Ale może. Może już niedługo wyzdrowieję. Raz, dwa, to idzie, kurde. Małe pola to raz, dwa idą. Tutaj na te cyple trochę zejdzie z nimi. Ale to damy radę. O, i cyk, jak ładnie. Ładnie idzie. Cyk, cyk, cyk i po robocie będzie. Jak to szybko, to idzie, bo za chwilę już będą żniwa. W kolejnym odcinku siewy i już żniwa znowu. No ale mało pól. To szybko idzie. Tutaj na pewno zasieję sobie pszenicę jaką. Bo to wiecie, po rzepaku to pszenica rośnie. Dobrze. Dobre stanowisko jest. Jak ja taką talerzówkę, w sumie dużo większą talerzówkę zapinę do 12, no nie, może nie dużo, trochę większą w realu, to bym na czwartym biegu jeździł, tylko na równych polach, nie na czwartym biegu, a z tą małą tutaj farmingu nie da rady 60, coś tu jest nie halo, coś tu jest źle zrobione. Albo z talerzówką, albo 60 ma za mało mocy tu dana. Oj, 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 omijak. A to za chwilę sobie przycofam. Oj, przycofamy tutaj trochę. Ciężko ma się w ogóle zebrać jakoś tak z tą talerzówką. Dobra, tutaj poprzeczniaka sobie zrobimy już. Co? No to zaraz. No to zaraz tam przyjdę. No i dobra, lecimy dalej. Może teraz bym sobie tam przejechał, tam to zrobić. O, cyk. Stale żuwą to można. O, nie trzeba podnosić, chociaż tu przycofam, bo teraz coś tam zostało. Lepiej nie podnosić, tylko z rozpędem jechać, niech ładnie robotę robi. Oj,
pyk, pyk. Tutaj koło drzewek. O, żaby grechotają. O, i cyk. Teraz tu pociągniemy do góry. Ewidentnie coś ciężko ma. Ale o, tutaj między rządki prawie żem wjechał. I na dół. A w dół to leci nawet. Tutaj jakaś łąka. Też by ją można było kupić i zaorać. No i dobra. O, w sumie wiem, jak to będę zrobił. Nawrócę się. Bo to znowu krótkie, to się nie opłaca tak zawracać. Tylko zrobimy tak, że w dół będę jechał i będę przycofywał. W dół też ma lżej. O. I sobie przycofam. Chociaż w sumie... A może jeszcze tu nawrócę. Takie winkle zawsze... Najdłużej schodzi z takimi winklami. No, tu to już się nie opłaca nawracać, bo to co tutaj jest? Prawie nic. Co? No zaraz! No dobra, no to idź. No. No dobra. Tutaj już zrobiona. Jeszcze tutaj i... O. Sobie przelecimy teraz tutaj. A tutaj już raz, dwa, to te malutkie to... Może z nawozami chociaż da rada ta 60. Wiecie, też nie testowałem tych modów, o nie? Tylko pobrałem i tyle. Pokupywałem, zobaczyłem. Spoko są. O kurde, mnie zawinęło. Dobra. Ja mnie zawinęło. Cyk. No, wrócimy. I pyk. W tą stronę to leci. Mamocy. W dół.
do góry, to to mocy nie ma. Przycofamy. Kurwa przejebana. Powiem wam. Z tą grypą. A tutaj, bo omijak był. Co to? O. Za nie zajechałem, bo było omijaka i tak zostało. Ciach. Jeszcze. Jeszcze raz tutaj w dół. To poprawić. Będziemy rozsiać jeszcze nawóz na tamto pole, co orałem. Dobra, tu można nakręcić się. Przycofamy jeszcze po to. I lecimy. Na gospodarkę. Myślałem, że się talerze coś zdarły. A nie, zdzierają się lekko, tylko słabo jeszcze się zdarły. A to git, że coś się tam zdziera. No, przejedź, wariocie. Jeżdżą jak warioty. Dobra, staniemy gdzieś tu. Nim na razie. Zobaczymy, czy o. Na ustawie warość się 60. Chyba, że ją dźwignie, chociaż tu rama. A nie. Dobra. Gdybym znowu tu nie zapierdzielił o kogoś. Dziwny taki ten rozsiewasz, no ale taki mam, to takim robię. Dobra, polecimy sobie. A, tu sobie polecimy. Patrzcie się, jak on dziwnie rozsiewa. Nie wiem, czy są takie w realu, czy nie. Nie widziałem takich. Majda tym ogonem jak pies. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tam dorzuci, dorzuciło. Dookoła. Ciach. A kurde, rozsiewanie nawozów to zawsze to jest moment. To widzicie, raz, dwa. Tutaj. Tam nie. O Jezu, ale mną rzuciło. Dobra, rozsiejemy sobie od razu jeszcze tam. Nie będę wyjeżdżał na główną drogę, tylko tu po sąsiada przejedziemy. Nic tu jeszcze nie ma, nic nie rośnie. To sobie tutaj przejedziemy. Tu krajem przy drzewach to. A jeszcze coś tu będzie robił. Także na spokojnie sobie mogę przejechać. Coś tam nawozu my wysiali. No i dobra. I cyk, lecimy. Kurde, jak powoli skręca ta 60.
Może szeroko to nadrzucę. O, dobra, tam kawałek, jak będzie niedorzucony, to się nic nie stanie. Tutaj wolniejsze obroty, to tak nie będzie dorzucać. O, pyk, pyk. Wezmę to na raz. A raczej nie, to tak. A wypośrodkujemy. Nie będę już marnował nawozu. Ej, dobra. Lecimy na farmę. Dojedziemy i będziemy kończyć. W kolejnym odcinku sobie skultywatorujemy. Tego Maseja zapniemy do kultywatora, opuścimy, żeby tego nie cierpiała pompa. Ej co, ja wam w tym odcinku dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, komentowania, oceniania. Co, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, szczereczka, cześć.